W tym filmie chciałbym zrobić dwa zadania. Oba dotyczą właściwie, jak zobaczymy, współczynnika kierunkowego prostej lub też zmiennych wprost proporcjonalnych. No, oba te punkty widzenia są uprawnione. Zadanie pierwsze. Obecny standard kranów łazienkowych to 9 litrów wody na minutę. No, z taką szybkością ta woda się leje. Ile czasu zajmie napełnienie wodą wanny o pojemności 108 litrów? Czyli co? Czyli, no skoro, może jakieś jeszcze przyjmijmy sobie oznaczenia, więc tak, ponieważ szybkość napełniania to jest litry na minutę, więc czas może będziemy mierzyć w minutach, czyli T to jest czas napełniania no, w minutach. No i może W to jest ilość wody w wannie. W wannie. No i w litrach, prawda? W litrach. No i jaki jest związek między W i T? Otóż, no, skoro prędkość, wydajność kranu jest 9 litrów na minutę, może napiszę jeszcze te jednostki litry na minutę. No, jeżeli pomnożymy to przez ilość minut, prawda? Jeżeli lejemy minutę, no to mamy 9 litrów, jeżeli 2 minuty, to 18 i tak dalej. Czyli jeżeli pomnożymy to przez czas, który jest w minutach, te minut, no to widzimy, że minuty się jakby skracają i dostajemy W, które jest w litrach. Czyli związek między tymi ilością wody w wannie w litrach, a czasem napełniania w minutach, no to jest W jest równe 9T. No, taki jest związek. Widzimy, że te zmienne są wprost proporcjonalne. 9 to jest współczynnik proporcjonalności. No i tak jak to zwykle w życiu bywa, jeżeli te zmienne mają inne jednostki, no to w tym współczynniku proporcjonalności jest ukryte jakby przeliczanie tych jednostek. Prawda? Tak jak tutaj to jest ten współczynnik proporcjonalności, to jest 9 litrów na minutę. Prawda? Jeżeli czas jest w minutach, to wtedy W jest w litrach. No i widzimy, że dostaliśmy równanie prostej. Prawda? Równanie prostej to by było Y równe AX plus B. Tak? To jest prosta w postaci kierunkowej. No tutaj nie ma B. No, w przypadku zmiennych proporcjonalnych, no to te zmienne są związane taką zależnością liniową, ale nie ma tego B. No i u nas Y nazywa się W, a X nazywa się T. Więc może tutaj zróbmy rysunek, wykreślmy tutaj tę prostą. No wystarczy nam pierwsza ćwiartka tutaj, no dlatego, że T to jest dodatni czas, prawda? I to tutaj w tym zadaniu zarówno T, jak i W mają sens tylko dla liczb dodatnich, czyli tak, tu będzie T, tu będzie W, no tu jest w litrach, a T jest w minutach. No i co tu marzy? Może zróbmy tak, że to jest 3, 6, 9, 12, takie jednostki, 3, 6, 9, 12. 15, tak? No i to jest prosta, prawda? Prosta jest wyznaczona przez dwa punkty. No pierwszy punkt to jest oczywiście 0, 0. No i 9T, tak? Czyli jak T jest 1, no to jest 9, tak? Czyli albo innymi słowy, jak T jest 3, to W jest 27, to nam się nie mieści. Może tutaj, czyli tu jest 1, a tu jest 9, czyli to jakoś mniej więcej tutaj, prawda? To jest taka bardzo stroma, prosta. O, coś takiego by było. No to jest wykres W jest równy 9T. No i teraz tak, no, to nam, no i musimy, pytanie jest takie, ile czasu zajmie napełnienie wodą wanny o pojemności 108 litrów? No więc tutaj niestety nam nie sięga ten wykres do 108, więc musimy to rozwiązać
metodą algebraiczną, czyli co? Czyli no, W i T są związane tą zależnością. I teraz interesuje nas T dla W równego 108, tak? Czyli mamy takie równanie 108 równa się 9T. No interesuje nas T, wobec tego dzielimy sobie obie strony przez 9. I 108 przez 9 to jest 12. 12. Czyli T jest 12. No i pamiętamy o jednostkach. T były czasem napełniania w minutach. Czyli T to jest 12 minut. Wobec tego napełnienie tej wanny za pomocą tego właśnie kranu zajmie nam 12 minut. Dobrze, może jeszcze jedno zadanie. Adam napełnia swój nowy basen wodą, używając węża ogrodowego. Napełnianie rozpoczął o godzinie 10 wieczorem, a o 6 rano zmierzył głębokość wody w basenie i stwierdził, że basen jest napełniony w 4 siódmych. I pytanie, o której godzinie basen będzie pełny? Będzie pełny. No i znowuż tutaj, prawda? Założenie jest takie, że ten wąż dostarcza pewną stałą ilość, wodę z pewną stałą prędkością, czyli ma pewną wydajność na minutę. Czyli może niech przyjmijmy sobie jakieś oznaczenia, czyli może tak. W, no W, prawda? W to będzie ilość wody. Ilość wody. No i jaką jednostkę tutaj jest wygodnie przyjąć? No oczywiście my tutaj wiemy, że basen jest napełniony w 4 siódmych, więc naturalną jednostką pojemności dla tego problemu będą baseny, czyli ilość wody w basenach. Czyli basen jest jednostka, czyli jednostka pojemności to jest basen. Prawda? Może napiszę, używamy jednostki objętości 1 basen. Dobrze, no i może T to będzie czas. Czas w godzinach. No i może jeszcze W, K może to jest współczynnik proporcjonalności. Czyli tak jak to było w poprzednim zadaniu, to jest wydajność tego węża, czyli ten wydajność węża to będzie w basenach, basen na godzinę. Czyli taka będzie jednostka tego naszego współczynnika proporcjonalności, czyli wydajności naszego węża. I wtedy ilość wody w basenach to jest K basenów na godzinę razy ilość godzin. Czyli widzimy znowuż, mamy tutaj do czynienia z te zmienne W i T są wprost proporcjonalne, no albo są związane taką zależnością liniową z tym wyrazem wolnym równym 0. No i co wiemy? I wiemy tak, że o godzinie 10 rozpoczął napełnianie i o 6 zmierzył głębokość, czyli ile czasu upłynęło od godziny 10 do 6, no to jest 8 godzin, czyli wiemy, że dla T równego 8, no basen był napełniony w 4 siódmych, czyli W jest równe 4 siódme. No, wobec tego musimy znaleźć to K, prawda? I teraz to nam pozwoli obliczyć K, no a następnie mając już K, zapytamy się, dla jakiego T W będzie równe 1. Prawda? Taki będzie sposób rozwiązywania dalszy tego zadania. Więc tak, dla T równego po 8 godzinach basen był w 4 siódmych, czyli dla T równego 8 W jest równe 4 siódme. Wobec tego mamy takie równanie. 4 siódme jest równe K razy 8. No, dzieląc obie strony tego równania przez 8, mamy, że 4 przez 8 razy 7 będzie, to jest K. No i 4 przez 8 możemy skrócić, to jest 2, wobec tego to jest 1 czternasta.
A więc wydajność tego węża, prędkość, z jaką napełnia nasz basen, to jest 1/14 i jednostką jest basen na godzinę. No dobrze, i teraz pytamy się, o której godzinie basen będzie pełny, czyli innymi słowy, dla jakiego T W będzie równe 1, czyli to T, które szukamy, no spełnia równanie 1 równa się K razy właśnie to T, którego chcemy policzyć, a K to jest 1/14, czyli 1 równa się 1/14 razy T, no to wobec tego jasne jest, że T musi być równe 14. No, czyli T jest 14 godzin. Czyli czas napełniania tego basenu wynosi 14 godzin. No i skoro rozpoczął napełnianie o godzinie 10 wieczorem, to 14 godzin później to jest w południe dnia następnego. Czyli basen będzie napełniony w południe następnego dnia. Znaczy następnego, prawda, po dniu, w którym rozpoczął napełnianie. Następnego dnia. Po 14 godzinach od godziny 10 wieczorem. No i może jeszcze wykreślmy tę zależność tutaj w naszym przygotowanym układzie współrzędnych. Czyli tak, tu mamy T, może to na czarno lepiej, T to będzie w godzinach i W w basenach, prawda? No i co? I teraz ten związek pomiędzy W i T to jest W jest 1/14 T, tak? Czyli może tu niech będzie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No i skoro tu jest 2, 4, to dla 1/14 taka prosta to będzie tutaj, tak? Dla T równego 14 W jest 1 i dla T równego 0 W jest 0, czyli prosta to jest. To jest nasza prosta W równe 1/14 razy T. Znaczy to jest wykres tej zależności pomiędzy stopniem napełnienia basenu a czasem w godzinach.